Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z legendą jednego z najpopularniejszych gatunków muzyki w Polsce. Włosi mają swoje Italo Disco, my mamy swoje Disco Polo. Sławek Świeżyński, lider zespołu Bayerful. Witam Cię serdecznie w Nowym Jorku. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. I to nie pierwszy raz, prawda? Ty swojego czasu mieszkałeś w tych okolicach. Jadąc do nas mówisz, poznaję Garfield. Tak, Passaic, Fallon, Parison. Tak więc to w 87 roku pierwszy raz przyleciałem do Stanów Zjednoczonych. Wtedy jeszcze grałem w takim zespole, Fregata się nazywał. Nie wiem, czy ten zespół istnieje. Pozdrawiam Leszka. W każdym razie pamiętam imię kierownika tego zespołu. Ja już wtedy grałem w zespole Bayerful, no ale wiesz, no nie można było tego przełożyć tutaj na Stany Zjednoczone. No jakoś ale tak, kurs złotówki był tak wspaniały, że na pół roku przyjechać. No kurs złotówki był rewelacyjny, bo wtedy dolar kosztował 27 tysięcy złotych. Mówię to do młodzieży, która teraz pracuje w Stanach Zjednoczonych. Jak się jechało do Polski ze 100 dolarami, bajka. Słuchaj, czytając troszeczkę o zespole, zaintrygowało mnie to, że nazwa wzięła się z butelki i od piwa. Tak. No pijąc piwo w kantorku nauczycielskim, zaprosiłem moich dawnych uczniów, ja byłem z wykształcenia, jestem nauczycielem i stroicielem instrumentów muzycznych. Ja tutaj będąc w tej okolicy, uczyłem w polskiej szkole, też oczywiście śpiewu wychowania muzycznego, tak to się nazywa. I to mi dało, tą Amerykę poznałem tak z innej strony troszeczkę, bo też pracowałem na ogrodach, kosiłem trawniki, grałem w kościele jako organista, uczyłem dzieci gry na fortepianie. No łapałem się wszystkiego, co było możliwe, żeby zarobić pieniądze, powiedzmy sobie tak szczerze. Słuchaj, muszę wrócić do Disco Polo, bo niejednokrotnie spotykam się z takim narzekaniem, Disco Polo, nie ma się czym chwalić, prawda? Z drugiej strony, słuchając muzyki Disco Polo, no to nie można się oprzeć, że wpada w ucho i człowiek mimo woli, nawet jak nie chce, to i tak śpiewa to w kółko. Dobra. Ale właśnie, ja na przykład rozmawiałem ze swoimi znajomymi, zwłaszcza tych, którzy się wychowali w latach 80., zawsze podkreślam, że no to słuchałeś Savage, słuchałeś Modern Talking, to jest to samo, tylko że we Włoszech. Zgadzasz się? Oczywiście, że tak. No, w ogóle nazwa Disco Polo powstała od Italo Disco. Zostały zamienione. A kto ją nadał? Ty? Nie. To było takie... Dokładnie tę nazwę wymyślił Witek Waliński. To on zrobił. To z zespołu Centrum. Sławek Skręta to podłapał, podchwycił. My żeśmy to tylko przyklepnęli, że to fajnie z Karolem Majewskim, że to może tak być. I to tak, no bo wtedy była bardzo znana nazwa muzyka chodnikowa, powiedzmy sobie tak szczerze. No ale to chodnikowa, to taka wiesz, no nie wiadomo jaka to była. Czy to już cię podrapać po plecach, czy jeszcze nie podrapać. No to tak nie do końca było. Natomiast no, Disco Polo to tak się kojarzyło z czymś takim fajnym, wspaniałym w ogóle. I drodzy Państwo, pragnę Państwa poinformować, że pierwsze zespoły grające muzykę chodnikową i disco polową były z Żyrardowa, Płocka, Warszawy i Mińska Mazowieckiego. Białystok dołączył do nas dopiero po 2 latach, w 1992-1993 roku. A czy ona tańczy ten ostatni przebój, który jest uważany za disco polo? Jest disco polo, czy już nie jest disco polo? Czy to już jest dance? Ja myślę, że to jest muzyka dance'owa bardziej, tak? Naprawdę. To już wychodzi poza ramy to wychodzi tego, poza co ramy. Wy żeście stworzyli. Tak. Bo on ma inne metrum. O, tam jest na 120 wszystko idzie. My żeśmy grali 130, 140. Tempo muzyki w tym kontekście. Polak czuje inaczej muzykę. Powiedzmy sobie tak szczerze. My jako naród lubimy się bardzo bawić, lubimy bardzo biesiadować i ta muzyka musi być natychmiast porywająca. Radek miał kiedyś taki fajny przebój jeszcze, teraz mnie to wali, bo jestem na fali. To było disco polo. Okay. Tak, ja jeszcze u Drzyzgi w TVN, jak żeśmy razem byli, no to oni tam się podśmiewali z nich, bo taki sobie tam teledy zagrali. To było z 7 lat temu. I dopiero zaskoczył tą piosenką. Piosenka też nigdy nie była na jakimś tam pierwszym miejscu. To dzięki oglądalności na YouTubie i poprzez to, że kibice na meczach sportowych zaczęli tę piosenkę śpiewać, Radek odniósł taki sukces. I to tak powinno wyglądać. Nie ma przepisu na przebój. Nikt go nie ma. Absolutnie. Możemy sobie zakładać, że ma być takie tempo, czy takie tempo. No zobaczcie sami. Piosenka Bałkanica. Rewelacyjna piosenka biesiadna, zespół Piersi nie chce jej grać na festiwalach biesiadnych i discopolowych, bo my jesteśmy rockowa kapela, to tylko przypadek przy pracy. Daj Boże mi takich przypadków przynajmniej raz na rok. Ja sobie życzę. A im daj Boże, czyszczą żeby rynek, sprzedali 67 milionów płyt ale w Chinach. No czyszczą rynek niewyobrażalnie, gdyby tylko chcieli. Sławku, grasz od 6 roku życia? Akordeon? Akordeon od 6 roku życia, a śpiewam w zasadzie od 3 roku życia.
Czyli od początku. Muzyka od początku. To ty. Muzyka to ja. W mojej rodzinie było bardzo, bardzo dużo muzyki. Rodzice byli, ojciec był wykształcony muzycznie. Mama śpiewała w chórach. No i ta muzyka cały czas płynęła. Tak więc Który zespół zrobił taki przewrót w tobie? Bo na przykład no każdy chyba ma w pamięci ten pierwszy zespół, pierwsze piosenki, które zaczarowały go i pokazały, czym jest muzyka. Mój dom rodzinny, ja jestem z Gostynina, to jest centralna Polska. Był położony obok takiej miejskiej targowicy, na której zawsze na tych pocztówkach dźwiękowych była muzyka puszczana różnego rodzaju. I słuchając tych piosenek, to były te lata największej popularności. No, zacznijmy od Beatlesów, później były Czerwone Gitary, Trubadurzy, Maryla Rodowicz. I te piosenki były bardzo melodyjne. Stania Kozłowska, prawda? Skaldowie już mniej. Skaldowie już byli bardzo wyuczonym zespołem, nie był takim spontanicznym, naturalnym. Ja dlatego uważam zawsze, że tamte piosenki były takie typowo już disco-polowe, to one tworzyły tą podbudowę. Janusz Lasłowski, z którym cały czas spotykamy się, koncertujemy. Te piosenki płynęły. To one płynęły z głębi serca, z takiej naszej naturalnej polskiej duszy. I to na tamtych piosenkach się jak gdyby tak wyuczyłem. Później oczywiście moim ulubionym zespołem rockowym był Procol Harum. Lata szkoły średniej, później, zanim poszedłem, zacząłem studiowanie, to lubiłem, prawda? Powiedzmy sobie tak szczerze, nie słucha się jakiegoś jednego gatunku muzycznego. Swojego czasu o mało żeśmy nie mówili do ciebie, panie pośle. No był taki pomysł, ale to wziąło się stąd, że jak ta muzyka, tak jak powiedziałeś, była zawsze tłamszona i ona była zawsze B. Ona była zawsze niedobra. To ja sobie wymyśliłem, mówię, dobra, jak tak, to będzie pan poseł śpiewał disco polo i co wtedy powiedzą? I faktycznie Gazeta Wyborcza, jak kandydowałem ze Śląska pierwszy raz, to był 95 rok jakoś tak, no musiała zacząć pisać o mnie z siłą rozpędu. No patrz, chłopek ze wsi wyrwał się i będzie tam teraz mówił, co my mamy tutaj śpiewać, jak robić, jak mówić. Ale to było tylko podyktowane faktem, żeby pomóc raz, że PSL-owi, bo jestem z tą partią związany cały czas, a dwa, żebym również w mojej karierze zaistniało coś takiego, że też trzeba mówić, dla każdego artysty jest potrzebne to oczko, które tam państwo zauważyli. To było niegłupie, powiem ci, ja już widzę, jakby cała Polska śpiewała twoją ustawę. mówię ci. Znaczy, wtedy powstała ta piosenka Wszyscy Polacy, to jedna rodzina. Ona funkcjonowała wcześniej w moim wydaniu jako harcerz z harcerką i tak dalej. To wszystko się zgadza. Tylko, że ja wyjeżdżając na tournée do Stanów Zjednoczonych, to był 95 rok jakoś tak, pamiętam, że grałem w Grabinie, nie w Grabinie, w Zdworzu, nad Jeziorem Zdworskim w Koszelówce, na koloniach. I tam śpiewając tą piosenkę, bo wszyscy harcerze, ja mówię, nie, zmienimy, bo wszyscy Polacy, bo młodzież była inna, nie była młodzież tylko harcerska. Zacząłem śpiewać to jako bo wszyscy Polacy, zmieniłem słowa, dołożyłem słowa, zmieniłem melodię, zmieniłem to wszystko, co było. To powstał zupełnie nowy utwór i nagle się okazało, że piosenka Wszyscy Polacy, to jedna rodzina jest największym hymnem Polonii na całym świecie, bo wszędzie tą piosenkę znają ludzie. Zawsze jak myślę o Polonii amerykańskiej, zawsze, pamiętajcie o tym, zawsze myślę o was z takim przekąsem, że muszę wam napisać piosenkę, którą będziecie nucili, śpiewali i ze łzami w oczach mówię, znowu nam napisał. Napisałem teraz piosenkę Polskie Serce. Polska to ojczyzna ma. W Polsce ją płaczą. A tutaj jak zaśpiewałem New Britain pierwszy raz, to ludzie usiedli i mówią, proszę Państwa, ja specjalnie dla Was to zaśpiewałem. To jest premierowe wykonanie, bo w New Britain przyszły do mnie takie dwie kobiety, mówię, dlaczego Pan nam to robi? Przecież my żeśmy całą piosenkę przepłakały. Mówię, bo tak ma być. Uczucia są tak najważniejsze. A teraz jeszcze masz super nową piosenkę, Polak i Chińczyk. Polan rzęczą głoren, to uszy i dziaren. To jest tak. Polan rzęczą głoren, to uszy i dziaren. Bo to nie jest przypadek, że taki piękny strój masz, prawda? Nie, absolutnie, jest stylizowane tak. W tej chwili jesteś mega gwiazdą w Chinach. No, jakiś czas temu usłyszałem twoje plany sprzedania 67 milionów płyt w Chinach. Z każdej płyty dolar? Nie chcę nic mówić. To nie tak. To nie jest tak, że to jest z każdej płyty dolar. Dlatego, że tam się sprzedaje w juanach. Te płyty są naprawdę tanie. To inaczej wygląda. Natomiast głównym celem moim i moich menadżerów było zaistnienie w chińskim Zhuzhou. To jest tak zwany chiński, ten nasz tutaj Facebook.
I w tym momencie, jeżeli tam się wejdzie na takie żużu, to jest się w przez półtora miliarda ludzi oglądanym natychmiast. I na tym mi polegało. Oczywiście potem zawsze później poszły inne kontrakty podpisane z firmą Sony, która sobie tam poukładała cały rynek, jest dobrze. Czyli w tej chwili gdzie więcej koncertujesz, w Chinach czy w Polsce? Nie, Polska jest moim głównym krajem i tam zawsze w Polsce gramy w granicach 100-120 koncertów rocznie. Jak już jesteśmy przy Chinach, ja Państwu pokażę okładkę. W Chinach jesteśmy dwa razy w roku, tak więc to tak nie może być inaczej. To jest singiel, czy co to jest? To jest pełna płyta. A ta pierwsza, co pokazywałem? To też, tylko że ta jest cała płyta po chińsku. Aha. A ta jest płyta nasza najnowsza, wydana w tamtym roku w lipcu. Okay. Ostatni tańc widać na tej sali. Widać wpływ Chin tutaj na polską edycję. Oczywiście musi być na czerwono, bo to czerwony kolor to jest zawsze taki bogato. Bogato. No i złote kolory muszą być, żeby to były takie cesarskie kolory. Mamy oczywiście tam wielkiego rodzaju stroje, wszelkiego rodzaju cesarskie, wszelkie zabawy. No i zadajesz kłam temu, że Chiny to komunizm i ten. No mówisz, że jest galopujący kapitalizm. Powiem szczerze, że chyba bardzo taki agresywny w tym kontekście, że tak, Chińczyk nie jest w ogóle ubezpieczony nigdzie. Chińczyk musi zadbać sam o swoje zdrowie, rodziców utrzymują dzieci. Chińczyk musi zapłacić za to, że się urodził, za to, że się kształci, za to, że ma pracę i za to, że umrze w ogóle, bo musi mieć wtedy w tej górze gdzieś tam swoje święte miejsce na swoją urnę. Także za całe życie płaci. Nie płaci tylko urzędnik, bo urzędnik jest jak gdyby dłuższym ramieniem partii i wielką zasługą jest być w chińskiej armii. To jest w ogóle, każdy młody chłopak marzy o tym, żeby dostać się do wojska, bo ma wszelkie świadczenia. Chciałem powiedzieć, ile Chińczycy wydają na zbrojenie, ale nie, bo to się zaraz, daj spokój, ci w Ameryce zaczą w ogóle się wpadną w panikę. Ja zaraz przyjadę po ciebie, żeby się przesłuchać, masz najświeższe informacje. Nie. Ale radzisz mi, żebym córkę na chiński wysłał. No nie tylko tobie, ja radzę wszystkim państwu, że jeżeli już znają język angielski, to teraz powinni się uczyć chińskiego i oczywiście nie zapominać o polskim, bo polski też tak samo jest takim językiem. Nie wiedziałem tego, że my potrafimy ten nasz język bardzo szybko dostosować. Wyobraźcie sobie Państwo, że jak się śpiewa taki refren Hej Zemela, Jojeja, Liwo, Erciu. Uwaga, cytuję. Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Tutaj jak to się pięknie melodycznie tłumaczy. Tak, nie ma problemu. Można to śpiewać. Czy piosenka Żono moja? Łoci najdi, nidzaj nali, nike dżytał, łochen sianni, łosiał dżytał, nide siałsi. Chińczycy to po prostu szczena im opada. Nie wierzą, bo ja zawsze zaczynam śpiewać po polsku. No mówię, oczywiście biała małpa znowu coś tam będzie śpiewała tam w nieznanym języku. A później refrenik po chińsku i zaczynam wszystko po chińsku. I wiesz, widzisz, jak się małe żółte chińskie oczki robią duże. Proszę bardzo. Coraz większe, bo niemożliwe. Wiesz. Posłuchajcie, ja naprawdę mogę mówić o Chinach bardzo, bardzo dużo czasu, dlatego że tam byłem wiele razy. Mało tego, jestem pokazywany zawsze w różnych tam chińskich telewizjach. Jeżeli wam powiem, że jedna stacja telewizyjna, typu Dziedzian, w której ja byłem i udzielałem różnego rodzaju wywiadów, oglądalność mam 62 miliony ludzi od razu. Psztyk, już mnie oglądają. To skala tego jest tak niewyobrażalna, że jeżeli ktoś wspomina o różnych innych tam sytuacjach związanych z Chinami, to miejcie zawsze na uwadze tą skalę, że no, to jest olbrzymi kraj, w którym mieszka prawie 1,4 miliarda ludności. Jak ty możesz to zrobić dla ZAX-u? A nie, ale wyobraź sobie, że poszedłem do ZAX-u z tą płytą i mówię, słuchajcie, chciałbym zgłosić do ZAX-u tą płytę. Oni powiedzieli, że nie, oni z nimi w ogóle nie będą podpisywali żadnych umów, bo oni łamią prawa człowieka, nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Arrivederci, moja dziewczyno. No nie, to nie. Okay. Przychodzi kura, co znosi złote jajka. I mówi, chciałbym te jajka u was sobie znosić. My tych jajek nie chcemy absolutnie. Ale zaraz, nie zapytałeś mnie jeszcze, proszę Państwa, uwaga, nie zapytałeś mnie o kuchnię chińską. Proszę cię, zadaj mi jedno pytanie. Sławku, słyszałem coś o chińskiej kuchni. Czy mógłbyś nam coś na ten temat powiedzieć? Dobrze. Proszę Państwa, najciekawszą rzeczą w Chinach jest, pamiętajcie, nigdy nie pytamy, co jemy. Najpierw jemy, konsumujemy i pytamy, czy dobre. Ja miałem zawsze takiego ochmistrza. Nasza ambasada w Chinach, polska ambasada, daje mi zawsze pełną taką obsługę. Tłumaczy Chińczyków, którzy się mną opiekują i nie pozwolą mi na przykład zjeść czegoś nie tak. Ale pewnego razu, zaczynam od końca, ten mój kolega Chińczyk odszedł od stołu, gdzieś tam coś się przywitać. No i ja patrzę, piękny kurczak w polewie takiej, super. My słuchajcie,
To jest pyszne. Możemy wziąć, bo już to wcześniej widziałem, jak to się je. Nalałem sobie tej zupki do czareczki i zaczynam coś tam jeść. W tym czasie wziąłem tą łyżeczkę do ust i za nie mówiłem, bo to była zupa z chili, a w tej zupie nie pływał żaden kurczak, tylko taka wielka ropucha. Ale to białe mięso naprawdę jest bardzo smaczne. To nie jest tak, ale mówię wam autentycznie. No ja, to już przyszedł ten, on ma na imię Au. Mówi, Sławek, w życiu. To się tylko patyczkami zdejmuje te płaty takiego białego mięsa z tej ropuchy i to się zjada. Węże są bardzo niesmaczne, bo węże w Chinach nazywają się smoki. Także to gdyby państwo ktoś serwował na przykład jakiegoś smoka, to bądźcie pewni, że już wcinacie węża numer jeden. Okay. Gdyby ktoś wam serwował na przykład tygrysa, broń Boże, bo to jest kot. Także to spokojnie z tym kotem. Jadłem stuletnie jajka. One są takie, no wiesz, jak to jajko normalne jest, ale jak się już z tej skorupki tam obierze i położy na stole, to one jest całe granatowe. Jak oni te jajka leżakują? Czy jak to się oni leżakują je w jakimś wapnie, wiesz, że bez dostępu tlenu. Te jajka tam muszą wyleżakować swoje i wtedy no podejrzewam, że one nie mają tam 100 lat, ale śmierdzą jak 100 lat. Okej. Ale to nic. Znaczy mówisz, że kamembercik w najgorszej postaci to jest pryszcz. To jest pan pikuś. Natomiast kiedyś tam się odłączyłem od grupy. To był któryś tam dzień wolny, że już sobie pozwoliłem, że byłem sam. Poszedłem do restauracyjki takiej małej. Ja w Chinach jadłem w różnych restauracjach. Mógłbym wam opowiadać godzinami. Od cesarskich po najmniejsze małe kafejki. Od tych, gdzie wchodząc do restauracji, wielkie akwaria, w których pływają wielkie ryby, pokazuje się tylko palcami, które zwierzątko chce się zjeść, prawda, od tych krabów. Chińczycy po prostu potrafią wszystko zjeść, co ma cztery nogi i nie jest stołem i krzesłem i wszystko, co lata, co nie jest samolotem, prawda, i wszystko potrafią zjeść. To oni mówią sami, nie jest to obraźliwe dla nich, absolutnie. I wyobraźcie państwo sobie, że zamówiłem z tej karty, takie ładne tam dania, bardzo lubię te ich pierożki, bardzo smaczne pierożki mają Chińczycy. Takie tam koreczki, zamówię sobie takie, o, takie jak pół palca, taki makaronik wziąłem. Zdjęcie było? Tak, ale leży sobie makaronik tam na stole. Wziąłem, zjadłem 3 sztuki tego, ale tak... Nie, proszę cię, nie. Coś mi to było nie tak. Oczywiście nie wiem, co mnie skusiło, żebym poszedł w stronę kuchni. I dopiero skojarzyłem, co ja jem, drodzy państwo. Otóż zamówiłem sobie zwieracze świńskich odbytów. No, bardzo państwa przepraszam. Poszło nie w tą stronę. Poszło nie w tą stronę. Ja mam nadzieję, że wszyscy są po kolacji. Szybko musiałem przepić to dobrą setą polskiej wódki, którą musiałem, jak latam do Chin, zawsze ją mam ze sobą, zawsze. Tak samo jak największą dla mnie w ogóle frajdą było widzieć, jak na ulicy idą młode dziewczyny i jedzą słone paluszki. Jakie? Kurze. Wędzone kurze pazurki bez pazdokietki. Proszę państwa, w naszym kulinarnym programie Kanapa gościliśmy dzisiaj specjalistę od potraw chińskich, Sławka. Super. Słuchaj, czy na koniec mógłbyś zaśpiewać nam coś po chińsku? Bardzo cię proszę. Yo mi tien ni dwej łoszło, ni yao li wo er chu bu shu wen she mei wani, bu guan yi qi wei ting hai yao wo man shan wan ji, guo chu suo yu shi chu shuo wan jiao zhuan she li chu, yu xia yi ge bei yin. I co to było? Stoi chłopak na stacji na drugim peronie. Piękna, piękna piosenka. Sławku, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Powodzenia, czekamy na nowe produkcje waszego zespołu. Kiedy płyta wychodzi? No lipiec. Lipiec. Jeden. Wytrzymamy. Spokojnie. Wytrzymamy. Życzę powodzenia w Stanach. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję państwu za spotkanie i zapraszam na następny program.